I jeszcze w zeszłym roku to miejsce wyglądało zupełnie inaczej. Nie było tutaj drogi ani mostu na potoku Czadeczka. Teraz krajobraz zmienił się całkowicie, ku uciesze wielu mieszkańców i turystów. Ponad 700 metrów wybudowanej od podstaw drogi pozwoli połączyć komunikacyjnie gminę i Stebna ze Słowacją. Po stronie polskiej zakończył się bowiem drugi etap prac związanych z realizacją transgranicznego połączenia. Jedyna droga, która połączy Słowację z powiatem cieszyńskim, dlatego niezwykle ważna, bardzo długo, przez wiele lat wyczekiwana przez mieszkańców, turystów. W gminie Cierna już jest bardzo bliziutko do gminy Swercinowiec, gdzie jest zjazd na autostradę, dalnicę D3. No i można powiedzieć, że w przeciągu prawie że 3 godzin potem nad Bratysławę, no i na Wiedeń. Jak przyznaje włodarz gminy Istebna, przy realizacji tej inwestycji nie obyło się bez problemów. Kiedy dotarliśmy gdzieś około 200 metrów i później przechodziliśmy rzeką Czadeczka, budowa mostu, to za tym mostem pokazał się niestabilny grunt. No i zamiast wymiany 30 cm trzeba było po prostu podbudowę wymienić na głębokości 70 dodatkowo 3 mm. No i to trochę nam dało inne spojrzenie i było problemem, dlatego że raz, że tak duża podbudowa, a dwa, wywóz i adaptacja tej ziemi, ale udało się dogadać z mieszkańcami i z nadleśnictwem. Gmina Istebna może odetchnąć. Zadanie udało się zakończyć w terminie, asfalt został położony. Obecnie trwają jeszcze prace wykończeniowe, związane m.in. z budową wiaty oraz miejsc parkingowych. Koszt tej inwestycji to ponad 4,5 miliona złotych. To jest programu transgranicznego Interreg 5A Polska-Słowacja, więc dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych, czyli w granicach 3 miliony 800 dofinansowania, około 1 milion niecałe środki własne. Teraz czas na realizację inwestycji po stronie słowackiej, bo póki co nową drogą nigdzie nie dojedziemy. Tam, gdzie kończy się Polska, tam też kończy się asfalt. Jak zapewnia włodarz gminy Istebna, oficjalne otwarcie drogi będzie miało miejsce w przyszłym roku. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.